Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym szybkim poradniku do streamowania, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak ustawić cel subskrypcji, czyli na przykład ustawiamy, że 150 subów, rozdajemy jakąś nagrodę czy grę. Wiele osób podczas moich streamów pytało się, jak coś takiego zrobić, bo u mnie kiedyś coś takiego było. Więc teraz raz, dwa, trzy, ja Wam pokażę, jak to zrobić. Wchodzimy na stronę tip stream, tutaj mamy tip i trzy razy e i stream.com, oczywiście link jest do tego w opisie. Następnie klikamy to duży napis start, no bo co innego możemy zrobić. Konektujemy się przez YouTube'a, bo to wszystko jest według YouTube'a. Wybieramy, które konto chcemy połączyć, które konkretnie subkonto. Zezwalamy, strona też jest legitna. Nic tutaj się z nią nie może stać, także no, nie obawiajcie się. Dobra, w momencie, kiedy przejdziemy do naszego dashboarda, widzimy coś takiego, jak tutaj mamy. I po lewej stronie mamy całą listę rzeczy, którą możemy tutaj zrobić. Nas interesuje coś takiego jak goals, czyli cele. Klikamy add goal widget. W momencie, kiedy sobie to wybierzemy, pojawia nam się takie piękne tutaj okienko i po kolei, co mamy z tym zrobić. A na początku wybierzmy styl, jaki ma być nasz widget. Ja wybieram zawsze kolisty, bo mi się najbardziej podoba. Następnie wybieramy kolory. Wybieramy tutaj sobie różne kolory. Każdy oczywiście według uznania będzie wybierał, co tam potrzebuje. Dopasować kolor czcionki, kolor celu, kolor paska i tak dalej oraz wielkości inne. Kolejna zakładka odpowiada za dopasowanie czcionki, czyli jeżeli na przykład chcemy bebasem, moją ulubioną czcionką, to wybieramy sobie bebasa oraz też zmieniamy wielkość. Potem cień, czyli jaki chcemy mieć cień, czy chcemy mieć duży cień, czy chcemy mieć w ogóle ten cień, czy po prostu go nie chcemy mieć, na przykład tak jak, o, na przykład coś takiego chcemy mieć, prawda? Albo po prostu, o, albo coś takiego, to sobie to wszystko zależy, jak to woli i co komu będzie pasowało. Kolejną rzeczą jest chyba najmniej dla Was przydatna, czyli kolor tego tutaj podświetlenia, w ogóle to nie jest istotne, ale Wam pokazuję, także jeżeli chcecie zmienić sobie kolor podświetlenia, chociażby, nie wiem, na trochę bardziej zielony, no to też jest taka możliwość, ale dodam tylko, że w OBS-ie to tak czy siak tego nie będzie widać. Dobra, kolejną rzeczą bardzo ważną w ustawieniu tego celu jest przejście do zakładki goal. I tutaj to najważniejsze jest chyba, bo jeżeli chcecie zbierać suby, no to wy zaznaczacie followers, nie subskrypcje, tylko followers, bo subskrypcje są do tych subskrypcji na Twitchu, których płatnych i tak dalej, a my chcemy zbierać followersów, czyli zaznaczymy sobie followersów. Poniżej zaznaczamy ilość osób, ile ma na przykład dać nam suba, żeby otrzymać nagrodę bądź zrobić giveaway. A w tym wypadku powiedzmy chcemy, że co 50 osób robimy jakiegoś giveawaya. No i w tym wypadku zdobyliśmy 50 osób, i super, losujemy, tutaj się wszystko zbiera tak jak według tej animacji, tak akurat to jest 110. Tutaj możemy z kolei sobie zaznaczyć, od ilu osób ma się zacząć, bo jeżeli na przykład mieliśmy poprzedniego strumyka i nie zapisaliśmy sobie liczby osób, żeby za każdym razem od poprzedniego zaczynało, to tutaj możemy sobie dopisać, że na przykład o, było wtedy 20 osób, to sobie zaznaczymy, że od 20 będzie się zaczynało i będzie normalnie się liczyło od 20, tak jakbyśmy liczyli normalnie to. Tutaj wybieramy moment, kiedy startujemy, najlepiej jest to wybrać z dnia, którego uruchamiamy, to chyba, że mamy potrzebę, żeby to się wystartowało na przykład któregoś tam konkretnego dnia, tygodnia czy miesiąca, no to zaznaczamy akurat ten konkretny dzień. A tutaj, jeżeli nie mamy jakiegoś progu czasowego, że na przykład w ciągu 24 godzin mamy wbić tyle subów, bo inaczej nie będzie losowania, no to nic z tego nie robimy. Po prostu sobie wybieramy, ja zawsze wybierałem jakąś mega, mega daleką datę, po prostu po tak, żeby tu się nic nie skasowało. Dobra, kolejną rzeczą jest bardzo fajną moim zdaniem, jest podtrzymanie pamięci tymczasowej ilości subów, które nam wbiły. Nie wiem, czy mogę tak to nazwać. Po prostu, jeżeli to zaznaczymy, no to przy każdym włączeniu OBS-a będziemy mieli poprzednią wartość liczbową. Czyli na przykład dobiliśmy na dzisiejszym streamie 15 subów, więc klikamy sobie to, wyłączamy OBS-a i następnie na kolejnym streamie, odpalając OBS-a, dalej mamy 15 subów. Jeżeli nie będziemy tego mieli zaznaczonego, za każdym razem suby będą nam się resetowały. To jest chyba najważniejsza opcja, jedna z ważniejszych opcji, jaka jest, żeby mieć to włączone, bo w momencie, kiedy mamy to włączone, to powstrzymujemy Januszy, którzy będą klikali, subowali, odsubskrybowywali, subowali, odsubskrybowali, żeby to się liczyło jako konkretne kolejne subskrypcje. Czyli po prostu jeden człowiek będzie mógł tak czy siak raz zasubskrybować, nawet jeżeli nas odsubskrybuje i za pół roku znowu da nam suba, to i tak to nie będzie się liczyło do tego. To samo nie będzie się liczyło w momencie, kiedy jakiś ziomeczek ma, powiedzmy, na jednego maila 15 różnych kont, to też mu zliczy tylko jako jednego maila. No, to jest fajne, żeby po prostu ludzie nie oszukiwali w tym. Kolejną zakładką jest timer, czyli zegar. I tutaj w momencie, kiedy mamy jakiś cel założony, że w jakiś tam czas mamy to wbić, to wystarczy, że sobie to włączymy i dzięki temu będziemy mieli tutaj wszystko ładnie pokazane, że na przykład tyle zostało do zrealizowania celu, musicie się pośpieszyć, wbić na przykład jeszcze 10 subów w ciągu tam godziny, bo jeżeli tego nie zrobicie, no to niestety jakaś tam będzie kara, na przykład coś takiego. Następnie sukces event, czyli to, jak będzie
wyglądał sukces, czyli to w momencie, kiedy dobijemy na przykład tych 50 subskrypcji. W moim przypadku wygląda to tak, możemy tutaj sobie dodać oczywiście jakąś muzykę, dodać własny obraz, jakikolwiek chcemy, jakąś własną wiadomość. Oczywiście tutaj te wszystkie, gdzie macie message, możecie sobie przetłumaczyć na język polski, tak jak wam oczywiście to wygodniej i tak, żeby było zrozumiałe dla waszych widzów i najlepiej, żeby coś było takiego charakterystycznego, że nie, o, wygrana, czy coś, tylko takiej naprawdę charakterystycznego z jaj. Kolejną zakładką jest zakładka, gdzie możemy się pobawić trochę w CSS-a, HTML-a i inne takie pierdoły. Ja tego, na tym się nie znam, więc tutaj wam nic nie pomoże. Nie pomogę, ale dobra, w momencie, kiedy już mamy zrobiony nasz piękne koło giveaway'u, nie wiem jak to można nazwać, klikamy save, w tym momencie nam się wszystko zapisało, ładnie, pięknie zapisało i tutaj na samym dole mamy coś takiego, co się nazywa link, który mamy wkleić do OBS-a. W sumie to się nie nazywa, tylko to jest linkiem, którego mamy wkleić do OBS-a. No i dobra, łapiemy sobie ten link, tutaj kopiujemy, Ctrl-C oczywiście, wchodzimy do OBS-a, następnie ja sobie pozwolę powiększyć to okno, następnie klikamy na plusik, dodajemy przeglądarkę, klikamy na przykład, nie wiem, suby nazwijmy to, bo nie wiem, bo czemu by tak nie. Tutaj, gdzie się pokazuje nam adres URL, wklejamy tamten adres, klikamy OK i proszę bardzo, chwilkę czekamy i pojawia nam się piękny nasz licznik giveaway'a, czy jak chcemy to nazwać. Proszę bardzo, tutaj oczywiście musimy to tam pod swój styl zedytować, jak tam chcemy, tak jak pokazywałem. I to wszystko. I teraz w momencie, kiedy ktoś będzie dał nam subskrypcję, to po krótkiej chwili pojawi się nam tutaj. To nie będzie równocześnie, bo wiadomo, najpierw pojawi się na YouTubie, potem pojawi się alert, na przykład jeżeli macie ustawione alerty typu tam moją piąchę, a na samym końcu pojawi się tutaj, także jeżeli widzowie będą mówili, szukujesz, bo się suby nie doliczają, coś w tym stylu, to spokojnie, bo czasami to się potrafi zwiesić i na przykład po 2-3 minutach od dodania suba dopiero to się zliczy i na przykład wpada 5 subów na raz, ale no to niestety tak. Taka wada już tej strony i nic z tym nie poradzimy. Jeżeli wam się ten poradnik podobał, jeżeli ułatwiłem wam w czymś, jeżeli wam w czymś pomogłem, no to zostawcie mi suba, będę naprawdę wdzięczny. Zostawcie łapeczkę, komentarz i w ogóle inne takie pierdoły. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Tutaj wyświetlają wam się dwa jakieś inne filmy na moim kanale, poradniki bądź nie poradniki, w zależności co lubicie oglądać. A na mnie wyświetla się subskrypcja, także zasubskrybujcie mnie, zostawcie komentarz, łapeczkę. Dzięki wielkie, do zobaczenia i bye bye!